Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 186. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 118, wersety od 21 do 29. Dziękować Ci będę, że mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawieniem. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana, cudem jest w oczach naszych. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się nim i weselmy. O Panie, wybaw, o Panie, daj pomyślność, błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. Błogosławimy Wam z domu pańskiego. Pan jest Bogiem, niech nas oświeci. Ścieśnijcie szeregi z gałęziami w rękach, aż do rogów ołtarza. Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować. Boże mój, chcę Ciebie wywyższać. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo łaska jego na wieki. Księdza Judyty, w rozdziałach od 14 do 16 Judyta instruuje mieszkańców Betuli, by zaatakowali osłabionych Asyryjczyków, co prowadzi do ich całkowitej klęski i ucieczki. Po zwycięstwie Judyta jest wychwalana przez cały Izrael, a jej pięść dziękczynna staje się hymnem uwielbienia Boga za jego interwencję. Judyta wraca do swojego Spokojnego życia, żyjąc w pobożności i szacunku do końca swoich dni. A Judyta odpowiedziała im: Posłuchajcie, mnie bracia. Weźcie tę głowę i wywieście ją na szczycie waszych murów. A potem, gdy zabłyśnie zorza poranna i słońce ukaże się nad ziemią, niech każdy weźmie swoją broń, i wszyscy zdolni do walki mężowie niech wyjdą z miasta. Ustanówcie wodza nad nimi tak, jakbyście mieli schodzić w dolinę w kierunku przedniej straży synów Aszura. Ale nie będziecie schodzić, a oni wezmą pełne swoje uzbrojenie, udadzą się do swego obozu i zbudzą dowódców sił zbrojnych Aszura. A ci z kolei zbiegną się do namiotu Holofernesa, ale go nie znajdą. Wtedy ogarnie ich strach i zaczną uciekać przed wami. A wy i wszyscy mieszkańcy całej ziemi Izraela, ścigając ich, będziecie ich kładli pokotem na ich drogach. Lecz zanim to uczynicie, zawołajcie do mnie Ammonite Achiora, aby zobaczył i rozpoznał tego, który pogardził domem Izraela, a Jego samego wysłał do nas na śmierć. I zawołali Achiora z domu Ozjasza. A ten gdy przyszedł i zobaczył głowę Holofernesa w ręku jednego męża ze zgromadzenia ludu, Upadł na twarz i stracił przytomność. A gdy go podniesiono, upadł do nóg Judyty, oddał jej pokłon i zawołał: Błogosławionaś ty we wszystkich namiotach Judy i między wszystkimi narodami, które gdy usłyszą Twoje imię, zatrwożą się. A teraz opowiedz mi wszystko, co uczyniłaś w tych dniach. Judyta więc opowiedziała mu wśród ludu wszystko, co uczyniła, poczynając od dnia, w którym wyszła, aż do chwili, w której z nim rozmawiała. A gdy ona przestała mówić, lud zawołał donośnym głosem, i całe miasto zaczęło rozbrzmiewać radosnymi okrzykami. Achior zaś, widząc to wszystko, co uczynił Bóg Izraela, uwierzył bardzo mocno w niego, poddał się obrzezaniu i został przyłączony do domu Izraela aż po dzień dzisiejszy. Skoro tylko ukazała się Zorza i wywieszono głowę Holofernesa na murach, Wszyscy mężczyźni chwycili za broń i ruszyli oddziałami po górskich ścieżkach. Gdy ich spostrzegli synowie Aszura, rozesłali gońców do swych dowódców, ci zaś poszli do swych wodzów i tysiączników i do wszystkich swoich zwierzchników. A oni przybyli do namiotu Holofernesa i powiedzieli zarządcy całego jego mienia: Zbudź naszego pana, bo niewolnicy odważyli się wystąpić przeciwko nam do walki, aby wyginąć doszczętnie. Wtedy wszedł Bagoas i uderzył w zasłonę namiotu, sądząc, że Holofernes śpi z Judytą. Ponieważ jednak nikt go stamtąd nie usłyszał, odsunął zasłonę, wszedł do sypialni i znalazł go martwego rzuconego na podnóżku, a głowa była odcięta. Wtedy donośnie zawołał, z płaczem, jękiem i głośnym krzykiem rozdarł swoje szaty. Następnie wszedł do namiotu, gdzie mieszkała Judyta, ale jej nie znalazł. Wtedy wybiegł przed zgromadzonych i zawołał: Przewrotnie postąpili niewolnicy! Hańbą okryła dom króla Nabuchodonozora jedna hebrajska kobieta. Holofernes leży na ziemi i to bez głowy. Usłyszawszy te słowa, dowódcy sił zbrojnych Aszura przerażeni rozdarli swoje szaty, i powstał między nimi w obozie wielki krzyk i nawoływania. A gdy to usłyszeli ci, którzy byli jeszcze w namiotach, zdumieli się wobec tego, co zaszło. Ogarnął ich lęk i drżenie. I nie było człowieka, który by stał obok swego sąsiada, ale uciekali wszyscy po wszystkich drogach w dolinie i w krainie górskiej, także i ci, którzy obozowali na wzgórzach wokoło Betuli. Wtedy Izraelici, każdy z nich mąż zdolny do walki, ruszyli na nich. A Ozjasz wysłał posłów do Baitomestaim, do Bebai, Chobai i Kola i na cały obszar Izraela, aby zawiadomili o tym, co się stało i aby wszyscy ruszyli na nieprzyjaciół i rozgromili ich. Skoro tylko Izraelici to usłyszeli, wszyscy jednomyślnie uderzyli na nich i ścigali ich aż po Chobę. Przybyli także mieszkańcy Jeruzalem i wszyscy z krainy górskiej, ponieważ ich też powiadomiono o tym, co się stało w obozie ich wrogów. Także Gileadczycy i Galilejczycy uderzyli na nich z wielką siłą z boku i ścigali ich, aż dotarli do Damaszku i w jego okolice. Pozostali mieszkańcy Betuli napadli na obóz Aszura, zabrali z niego łupy i bardzo się wzbogacili. Ci zaś Izraelici, którzy powrócili z pogromu, zabładnęli tym, co jeszcze pozostało. Wioski i osiedla w górskiej i nizinnej krainie zdobyły wielkie łupy, było ich bowiem ogromne mnóstwo. Arcykapłan Joakim i rada starszych Izraela, którzy mieszkali w Jeruzalem, przybyli obejrzeć dobrodziejstwa, które Pan wyświadczył Izraelowi oraz zobaczyć Judytę i złożyć jej życzenia pokoju. A gdy przyszli do niej, Wszyscy jednomyślnie wysławiali ją i mówili: Tyś wywyższeniem Jeruzalem, tyś chlubą wielką Izraela, tyś wielką dumą naszego narodu. Tyś wszystko to ręką swoją uczyniła. Dobrze zasłużyłaś się Izraelowi i spodobało się to Bogu. Niech cię Pan wszechmogący błogosławi na wieczne czasy. A cały lud odpowiedział: Niech tak będzie. Cały lud łupił jeszcze obóz przez trzydzieści dni. Judycie dali namiot Holofernesa, wszystkie jego srebra, łoża, misy i wszystkie jego sprzęty. A ona przyjęła to, nałożyła na swego muła, przygotowała zaprzęg ze swoich wozów i załadowała na nie to wszystko. Zgromadziły się też wszystkie kobiety izraelskie, aby ją zobaczyć, błogosławiły ją i tańczyły wokół niej, a ona wzięła w ręce gałązki i podała kobietom, które jej towarzyszyły. Potem plotły sobie wieńce oliwne, ona i jej towarzyszki. I tańcząc szła przed całym ludem, prowadząc za sobą wszystkie kobiety. Przyłączyli się też do nich wszyscy uzbrojeni mężowie izraelscy, z wieńcami na głowach i śpiewali głośno hymny. Judyta rozpoczęła przed całym Izraelem tę pieśń pochwalną, a cały lud wturował jej w tym wychwalaniu. I mówiła Judyta, uderzcie w bębny na cześć mojego Boga, zagrajcie Panu na cymbałach, zanudźcie Mu psalm i pieśń uwielbienia, wysławiajcie i wzywajcie Jego imię. Ponieważ Pan jest Bogiem, który niweczy wojny, do swego obozu pośród ludu prowadząc wyrwał mnie z rąk mych prześladowców. Aż Szur przybył z gór od północy, przyszedł z miriadami swoich sił zbrojnych. Mnóstwo ich obsadziło potoki, a konnica ich pokryła wzgórza. Mówił, że wypali góry moje, a młodzieńców moich mieczem wytnie. Niemowlęta moje o ziemię rozbije, moje dzieci wyda na łup, a dziewice moje nagrabiesz. Lecz Pan Wszechmogący pokrzyżował im szyki ręką kobiety, albowiem mocarz ich nie zginął z ręki młodzieńców, ani nie uderzyli na niego synowie tytanów ani nie napadli na niego wysocy giganci, ale Judyta, córka Merariego, obezwładniła go pięknością swojego oblicza. Zdjęła bowiem swoje szaty wdowie, aby wywyższyć uciśnionych w Izraelu. Namaściła swoją twarz olejkami. Włosy swoje związała pod zawojem i ubrała się w szaty lniane, aby go oszukać. Sandały jej przykuły jego oko. Jej piękność usidliła jego duszę, a miecz przeciął kark jego. Zlękli się persowie jej odwagi, a medów przeraziła swoją śmiałością. Niedawno podnieśli krzyk uciśnieni moi rodacy, i słabych moich ogarnął lęk i przerażenie. Podnieśli jednak swój głos, a tamci uciekli. Dzieci młodych matek ich poprzebijały, przekłuły ich jak dzieci zbiegów, zginęli w bitwie z panem moim. Bogu memu zaśpiewam pieśń nową. Panie, jesteś wielki i przesławny, przedziwny w sile swojej i niezwyciężony. Niech Ci służy wszelkie Twoje stworzenie, bo Ty rzekłeś i stało się. Tyś posłał Twego ducha, a On zbudował wszystko. I nie ma nikogo, kto by się sprzeciwił Twemu głosowi. Góry bowiem trzęsą się od podstaw razem z wodami, a skały jak wosk się topią przed Tobą. Ale dla bojących się Ciebie Ty będziesz łaskawy, chociaż za mała jest wszelka ofiara, by wonią miłą była dla ciebie i za mało wszelkiego tłuszczu na cało palenie dla Ciebie. Lecz Ten, który boi się Pana, wielki jest w każdym czasie. Biada poganom, którzy powstają przeciw Memu narodowi. Pan Wszechmocny ukaże ich w dzień sądu, ześle w ich ciało ogień i robactwo i jęczeć będą z bólu na wieki. Gdy przybyli do Jeruzalem i oddali pokłon Bogu, a lud się oczyścił, złożyli swoje całopalenia, ofiary dobrowolne i dary. Judyta zaś ofiarowała wszystkie sprzęty Holofernesa, które jej podarował lud. Także kotarę, którą sama wzięła z jego sypialni, ofiarowała Bogu. Lud radował się przed świątynią w Jeruzalem przez trzy miesiące, a Judyta pozostała razem z nim. Po tych dniach każdy wrócił do swego dziedzictwa. Judyta również udała się do Betuli i pozostała tam zarządzając swoim majątkiem. I była sławna za życia w całym kraju. Wielu pragnęło ją wziąć za żonę, ale żaden mężczyzna nie zbliżył się do niej przez wszystkie dni jej życia, począwszy od dnia, w którym zmarł jej mąż Manasses i połączył się ze swymi przodkami. Była ona bardzo podeszła w latach i dożyła w domu swego męża stu pięciu lat. Niewolnicę swoją obdarzyła wolnością. Zmarła w Betulii i pochowano ją w pieczarze grobowej jej męża Manassesa. Dom Izraela opłakiwał ją przez siedem dni. Przed śmiercią rozdała ona cały swój majątek krewnym swego męża Manassesa i krewnym ze swojej rodziny. I nie było więcej nikogo, kto by niepokoił synów Izraela, ani za życia Judyty, ani też przez długi czas po jej śmierci. W rozdziale szóstym listu do Galatów święty Paweł zachęca wierzących do wzajemnej pomocy i napominania w duchu łagodności, przypominając, że każdy poniesie swój własny ciężar i żniwo zgodnie z tym, co zasiał. Podkreśla, aby nie zniechęcać się w czynieniu dobra, gdyż w odpowiednim czasie będziemy zbierać plon, jeśli nie ustaniemy. Oraz przypomina o chlubieniu się jedynie Krzyżem Chrystusa, przez który świat został ukrzyżowany dla nas, a my dla świata. Bracia, a gdyby komuś przydarzył się jakiś upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. Bo kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie. Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w drugim. Każdy bowiem poniesie własny ciężar. Ten, kto pobiera naukę, Niech użycza ze wszystkich swoich dóbr temu, kto go naucza. Nie łudźcie się, Bóg nie pozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę. Kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne. W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie. Będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, zwłaszcza zaś naszym braciom w wierze. Przypatrzcie się, jak wielkie litery własnoręcznie stawiam ze względu na Was. O ludzkie względy ubiegają się ci wszyscy, którzy Was zmuszają do obrzezania. Chcą mianowicie uniknąć prześladowania z powodu Krzyża Chrystusowego. Bo ci zwolennicy obrzezania zgoła się nie troszczą o zachowanie prawa, a o wasze obrzezanie zabiegają tylko dlatego, by się móc pochwalić waszym ciałem. Co do mnie, to nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego, niech stąpi pokój i miłosierdzie. Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości, przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znam je przynależności do Jezusa. Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok Do usłyszenia.